nie samym mieczem, biżuterią czy łodzią Słowianin żyje. Była i medycyna, była i higiena. Dzisiaj przyjrzymy się czemuś niesamowitemu. Jak leczyć się smołą i dziegciem. Dzień dobry Państwu, nazywam się Igor Gurewicz i zapraszam na kolejną pogadankę z cyklu Igora o Słowianach i nie tylko. A jak już widzicie pewnie po otoczeniu, nie tyle pogadankę, co kolejne niesamowite spotkanie ze świetnym specjalistą, co było możliwe dzięki temu, że ci specjaliści zjeżdżają się na warsztaty archeologii eksperymentalnej do Centrum Słowianii Wikingów Wolin Jonsburg Wineta. No, oni oczywiście są z różnych zakątków Polski i z różnych, w ogóle z różnych krajów. Występują w bardzo różnych, na bardzo różnych festiwalach, ale jednak to Wolin jest takim miejscem centralnym, który ich wszystkich gromadzi i tutaj na przełomie lipca i sierpnia, nawet w tych trudnych czasach, mieliśmy i mamy szansę ich spotykać. Ja mam tą dziką przyjemność, że oni chcą ze mną i z Państwem podzielić się swoją wiedzą, bo tak jak mówiłem już w poprzednich tych spotkaniach realizowanych podczas tych warsztatów, to są ludzie, którzy mają, rozpoczęli od wiedzy, bo od tego trzeba zawsze zacząć, a potem pogłębiają ją własnym doświadczeniem, bo właściwie ich praca polega na nieustającym eksperymencie, na doświadczeniu archeologicznym, co poszerza, pogłębia ich wiedzę, czyni sprawy bardziej przejrzystymi. No i właśnie, nie jestem sam. Bo jest ze mną, jak zwykle, moje niesamowite właściwości, umiejętności techniczne. Widzicie, montaż dziki, 5 operatorów i ostrzycieli. Witam Świtowoja, wodza drużyny Trzaskawica. Czołem, cześć. Z Podlasia. Speca od urody. Obaj wyglądamy bardzo urodziwie. Speca od urody i od medycyny, bym powiedział. A to dlatego, że zajmuje się, no poza tym, że jest wojem. W ogóle, o, najpierw o sobie i o Trzaskawicy. Jak długo się tym zajmujesz, skąd ta drużyna? Drużyna jest z Podlasia, Białystok i okolice. Działamy od 12 lat, mniej więcej. Jesteśmy stowarzyszeniem, nazywamy się Podlaskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych Trzaskawica. No i zbieramy z okolic różnych pasjonatów historii. A czym się zajmujemy? No, nasza drużyna ma charakter rodzinny. Mamy dużo rzemieślników, dużo rodzin, które jeżdżą z dziećmi, bawimy się, są dużo wojów. Ogólnie tak wszechstronna atmosfera rodzinna. Mamy łuczarza, mamy smolarza, mamy wypał węgla drzewnego, mamy kowala. Wchodzimy w garbarstwo, interesuje nasz potaż jeszcze do rozwoju, takie plany na przyszłość. Czyli jakby tych zainteresowań jest dużo. No akurat ja, no jestem wodzem tej drużyny, ale mam różne pasje. I mam taki sposób na bycie w rekonstrukcji przez wiele lat, że zaraz coraz to mnie zachwyca coś nowego. Tak? Kiedyś tu była wojaczka, treningi, przeplatane różnymi rzemiosłami. I wiele lat temu byłem na festiwalu pod Suwałkami w Szwajcarii. Tam spotkałem starego dziegciarza. On robił dziegieć. I mnie zafascynowała ten proces chemiczny, że wytapia się no, dziegieć, tą smołę. I bardziej mi chodziło wtedy o rzemiosło. Że tu jest ahale piszcze, tak, tu osadzenie grotu strzały, osadzenie noża. Poczekaj. A powiedz, co to w ogóle jest dziegieć? Bo może nie wszyscy wiedzą. Dobra, dziegieć to jest po prostu smoła drzewna. U nas w regionie dziegieć jest to smoła drzewna z kory brzozowej. I tylko to. Reszta to są smoły drzewne. A dziegieć to jest tak smoła z kory brzozowej. I ona ma bardzo wiele związków, takich, no moglibyśmy powiedzieć, chemicznych. Tak, fenole, jakieś tam inne. I one mają działanie bakteriobójcze i grzybobójcze. Czyli mogą działać na człowieka, i na różnego rodzaju te schorzenia skórne, ale nie tylko, bo ty powiedziałeś o medycynie i o tej stronie. No właśnie dlatego. I o dziegciu, o smołach nie można mówić tylko, jeżeli chodzi o medycynę. To tak, jakbym ja zadał tutaj pytanie, słuchaj, współcześnie, nie? Do czego służy ropa naftowa? Mhm. Tak, tak, rozumiem. Nie? To jest bardzo szerokie. Po prostu, tak jak my dzisiaj na przykład żyjemy w świecie pełnym asfaltów, prawda? On nas ogarnia, my go żyjemy. Czy myślimy o nim? Czy go zauważamy? Czy on jest obecny w naszych myślach? Nie. Czy czujemy jego zapach? Nie. Ale tak samo smoły. W tamtych czasach wszystko było związane ze smołą. I budownictwo, i szkutnictwo, i garbarstwo.
czy jakieś pieczęcie. No, farbiarstwo, bardzo wiele różnych dziedzin życia było związane ze smołą. Przepraszam, Jerry w odcinku o żeglarstwie opowiadał o tym, że były zadziekciowane elementy łodzi. Więc to jest dokładnie to, co mówiłeś, tych ludzi otaczał i ten zapach i ta substancja. Tak, 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 ona była wszędzie. I teraz, mając taki łatwy dostęp do smoły, no możemy sobie wyobrazić, tak? No ktoś buduje Wolin. Idą pnie na palisadę, na chaty, na więźby, no ale zostają tak gałęzie, korzenie. No to dla rzemieślników wypał węgla drzewnego. Dymarkarzy, węglarzy, jakieś tam odlewanie paciorków dla kowali, nie? Idzie węgiel drzewny. Efektem ubocznym tego wypału jest smoła drzewna. I ona też ma właściwości bakteriobójcze i też ma właściwości grzybobójcze, ale jest pozyskiwana w sposób przemysłowy. I służyła właśnie do garbowania skór, do, nie wiem, smołowania paliw wbijanych w ziemię. Jeżeli było mechowanie między belkami, mieszano ze smołą, żeby robactwo nie lazło. No ogólnie wszystko, tak? Bo warto sobie uzmysłowić. W tamtych czasach wszystko było pochodzenia naturalnego. Skóra, drewno, liny, naturalne, bez plastiku, tak? No dokładnie. Nie było hal produkcyjnych. Nie było hal produkcyjnych, więc wszystko pracowało na powietrzu. Tak? To gniło, butwiało, jełczało, tak? Pleśniało. Czyli to grzyb, bakterie wchodziło w te, że trzeba było to wysmołować. I teraz człowiek, który w tamtych czasach miał dostęp do tej smoły, korzystał z tego jako konserwantu, to nagle odkrywa tak, aha, przy robocie się skaleczyłem, nie? No to dziegieć, łatwo dostępnym, zawsze mam pod ręką, stosuję, smaruję, nie ma stanów zapalnych, nie ma bakterii. I ogólnie to jest substancja znana od tysięcy lat. Jakby Słowianie tą wiedzę mieli, dla nich ona była oczywista. Oni znali tą smołę, ona była powszechna i ją powszechnie stosowano. Co się dzieje? Od tysięcy lat, czyli w ogóle jeszcze nawet przed epoką brązu, skąd znamy? Wiesz, od kiedy... Kurczę, mamy... Neandertalczyk już miał. Wykopaliskach człowiek z lodu ma smołę przy sobie, tak? Znano smołę jako substancję. Krzemienne groty osadzano na smołę, tak? To jakby to nie było nowum. Po prostu to była oczywistość, że korzystano z dziegciu. Dlatego mamy dzisiaj XXI wiek i nadal mamy mydło dziegciowe, szampon dziegciowy. To jest dowód tych doświadczeń, tej tradycji, że dziegieć leczy. No, no właśnie, czyli substancja tak niesamowicie wszechobecna, pewnie i do niedawna, nie tylko we wczesnym średniowieczu. No a nie ma co ukrywać, że na imprezach o twórstwach historycznego dziegciarz to pewien jednak rzadki fenomen. Ja pierwszy raz oglądałem dziegciarzy przy pracy na festiwalu, na festiwalach archeologicznych w Biskupinie. Tam na Kralu się rozstawiali. Widziałem, jaka to jest ciężka praca. No przede wszystkim brudna, ciężka, gorąca. Może dlatego nie jest to najpopularniejsze zajęcie dla współczesnych odtwórców, przepraszam, nie chcę być dla nikogo złośliwy, musiałbym być sam dla siebie również. A ty właśnie wybrałeś ten zawód, no bo nazwijmy to zawodem, pomijam. No tak, no to jest taka pasja, która przechodzi się przez lata, to jest jakby zawód, tak? Utożsamiam się z tym. Bo mówisz, że spotkałeś się z tym starym dziegciarzem. Tak, tak, tak. Mnie zachwyciło. Byli wojowie, tam potyczki, walki i tak dalej, jacy rzemieślnicy, tam skrzynie, cieśle tam i tak. A tutaj mamy proces chemiczny, jakaś akcja, trochę jak dymarka, nie? Że grzejemy, to musi być temperatura, obserwacja, tak, tu glina, polepa, dużo zmiennych i jest efekt, tak, jest, otwieramy, jest efekt wow, smoła, nie? Super. No i teraz ja z nim rozmawiałem, tak, on opowiadał mi zgrubnie, jak to wygląda, jak to się robi, no ale nie zawsze rzemieślnicy się dzielą tak, że wszystko kawał na ławę, tak? No oczywiście, jak widzą pasjonata, to tam zdradzą tam trochę kruczków, tam opowiedzą. No i wtedy zacząłem sobie tą zabawę, tak? Próbowałem. Raz, drugi, trzeci. Okazało się, że to no nie jest kosmiczna technologia. No, zdarzają się błędy, nieudane wypały, coś tam pójdzie nie tak, a to polepa, glina. Już się zaczynają niuanse, już się okazuje, aha, to nie takie proste, coś tu nie wychodzi, nie? Ale ogólnie zachwyt nad działalnością. Nie? Że jest jakiś rzemieślnik, smolarz, no kmieć na przykład, tak? Ma garnek, tak? Tu wierci otwory. Pokaż. Otwory w dnie naczynia, tak? Tak. Tu naczynie zbiorcze, tak? Naczynie zbiorcze, jedno na drugie. Na to wszystko polepa gliniana. O. Czyli tamte dwa elementy
tak, no, zalepiony blizną. Granat moździerzowy. No pięknie. No tak. Bumba. Aż się prosi o stateczniki, nie? Tak jest, tak. No. I teraz tak. My, żeby Państwo nie uciekali przed ekranu, bo my to będziemy robić później. Tak. Tak, bo te wypały są cały czas. Sposób, tak, bo to nie jest to, że my się umówiliśmy specjalnie dla Państwa. Rozmowa oczywiście tak, ale Świtu to robi tutaj rzeczywiście, ja jestem sąsiadem jego. To ciągle słyszę jego głos opowiadający publiczności o tych, inni ludzie się naprawdę tym interesują. No i on tutaj ciągle jest, że tak powiem, w tym piekielnym, no tak, kotle. No. No każdy ma jakiś dar, tak? No ja mam taki dar, że dobrze znoszę temperatury wysokie i tutaj, no ja to skarżę się, publiczność chodzi, o jak gorąco uciekamy, że wszyscy się skarżą, że gorąco, ale nikt mi nie współczuje, że o jaki biedny rzemieślnik tutaj pali i się morduje, tak, dla tej garstki dziegciu, tak, około 100 ml wychodzi. Z czego wychodzi 100 ml? Z takiego wypału pojedynczego, wychodzi około 100 ml. To ile tej kory musisz tam napakować? Do pełna, to czy jak najciaśniej. Takie całe naczynie? Całe pełne naczynie, no bo... No spokój... To nie jest tak mało 100 ml, chociaż nie, no nie. No, no niedużo, tak, no. Na wódkę popatrz sobie. No. Nie, no, ja wiem ile to jest, tylko że porównując, no tak. całkiem wydajna jest. Nie, kora brzozowa jest bardzo wydajna. No, i ona ma jeszcze tą szczególną właściwość, bo rozmawialiśmy o przemyśle i o wszystkich smołach. Ale kora brzozowa ma tych związków bardzo wiele w stosunku do innej smoły. Przez to, że ma dużo związków, to działa bardziej wszechstronnie. Tak moim zdaniem, z mojej praktyki. Bo moja praktyka to jest... No wypały, tak? Rozdaję tą smołę. Najpierw na egzemy, na łuszczyce. Ludzie sami przychodzą. Słuchaj, proszę pana, mam taki problem. Tak cicho mówią. Tutaj, czy ma pan troszeczkę dla mnie? Czyli choroby skóry. Choroby skóry, tak. I teraz... Podsłuchałem, bo mówię, że one działają i na bakterie, i na wirusy. Znaczy, tak. Bakterie, grzyby i wirusy. No podsłuchałem, po prostu mówię, że po sąsiedzku tutaj sobie żyję i mówię, że bardzo ciekawe, właściwie uwaga, że Słowianie dawniej, czy w ogóle ludzie dawniejszych epok nie zdawali sobie sprawy, co powoduje różne im tam wykwity i przypadłości, tak, ale tak. Wiedzieli, że się posłużą się dziegciem, no to po prostu zaskutkuje. Dlaczego? Bo to bije jedno i drugie i trzecie. Tak, tak, tak. Jest, przez to, że jest wszechstronne, to jest skuteczne. No jeżeli jest skuteczne, no to smarujemy, tak. No to ojejku, zaczerwienienie, bach, dziegciem. Tak, jakaś rana się gnoi, nie jątrzy, tam ropieje, bach, dziegciem, tak. Jakieś plamy, wykwity skórne, jakieś grzybice, tak, bach, dziegieś, tak. No pomaga, no. Jak pomaga, no to zostaje w świadomości to, że dziegieś, tak. Tania, nam to wydaje się, że cenne złoto, i tak. I też pomaga w leczeniu ran. Ja pamiętam tak. Właśnie na biskupinie gdzieś tam toporem dostałem, gdzieś miałem taką jakąś nieprzyjemną ranę, no bez żadnych złamań, ale tak, ja tam wokół tak. Tego smarowałem tym dziegciem i rzeczywiście proces gojenia był dosyć szybki. Tak, ale to rany stóp głównie, że to jest, bo, dlaczego? Bo to jest mało higieniczne miejsce. Jak mamy skaleczenie wokół paznokcia, no tam się pocimy, to tamto, nie? I te są często stany zapalne w tym momencie. No i dziegieś bardzo dobrze działa. I to z praktyki. Dlaczego? Ja bardzo często jak dzielę się tym dziegciem, to dopytuję, czy pomogło, proszę do mnie zadzwonić, jak się pani po tym czuła, tak? Jakieś uwagi odnośnie na przykład tych maści, które ja mam ze sobą. No i te uwagi, one jakby procentują tam coraz lepszym, tak? I ja uważam, że to też jest rekonstrukcja, tak? Ja próbuję robić różne rzeczy, które działają, pomagają, mam jakieś informacje o tym, mogę o tym szerzej opowiadać. No i to prawda zawsze jest ciekawa, tak? Ludzi to interesuje. No jasne. To jaką ten dziegieć przyjmuje formę? Jak on wygląda? Co to w ogóle jest? No, o. To jest tak. Dziegieć to jest to, tak? Można powiedzieć. O. Pokażesz? I tu już. O, zobaczę, bo jest taką lejną prawie, że. Smoła. No jest wrażliwa na temperaturę, tak? W gorący dzień jest bardziej płynne. I to on jest sam z siebie, czy to z czymś to łączy? Nie. To jest sam, tak? To jest sam. No i zależy do czego, tak? Bo można poddać rafinacji, zagęścić, wtedy można groty strzał i takie inne rzeczy łączyć, osadzać ostrze noża, tak? Poprawić sobie osadzenie topora, i, nie wiem, w klin jak wbijamy z dziegciem, on się też lepiej trzyma, nie wypada. No do rzemiosła ogólnie, prawda? No ale możemy również go wymieszać z czymś, tak? No i tak, możemy go wymieszać z żywicą albo z innymi składnikami. Możemy dodać do niego zbrojenie, żeby był mniej kruchy. Zbrojenie? Tak, na przykład, nie wiem, zajęcze bobki, tak? Zajączek je trawkę, wydala, nie trawi do końca. Mamy takie włókienka trawek i te trawki tworzą takie rodzaj zbrojenia, tak? I to jest wtedy lepsze lepiszcze, dajmy na to. Bardziej zwięzłe, mniej kruche. No takie tam różne eksperymenty się robi z tym dziegciem.
no można pomieszać z tłuszczem. Tłuszcz bardzo dobrze, no nie wiem, babcie mówią na przykład tak, zabrudziłeś się smołą, posmaruj masłem, tak? Masło pomaga zmyć smołę. Tak, tak. I tak samo jak się to zmiesza z tłuszczem jakimś, jakimś łojem, tam lanoliną, to wtedy ten tłuszcz, on pomaga się rozprowadzić. Rozprowadza się na skórze, lepiej się wchłania. Mówię, że łój wołowy, tak? Może być łój wołowy, jak najbardziej. Łój wołowy jest dobrym tłuszczem, nie jełczeje, ma długi termin ważności, a zakonserwowany, jak się, bo jak mówiliśmy, że zabija bakterie i grzyby, to od razu można powiedzieć, że to jest konserwant, prawda? Stąd wędzonki na przykład, że mamy wędzone wędliny, żeby tą trwałość tej wędliny podnieść. Konserwant, no i to też, o, dodatkowy element do przemysłu, co mówiliśmy, prawda? To jest jeszcze konserwant. I tak samo wymieszany ten, robimy taką maść, ona wtedy mniej brudzi, jest łatwiejszy w aplikacji, no można stosować częściej, tak, na twarz, gdzieś tam. No, na przykład można powiedzieć, że też odstrasza komary. Może nie taki. Właśnie, szczerze mówiąc, widzą Państwo moje zachowanie. A moje nie. Przydałoby się, no właśnie. To jest tak, dziegieć odstrasza komary. Są takie kraje, że te smoły drzewne, bardziej takie leiste, naprawdę ludzie się nimi dokładnie wypeczkają, bo te komary nie mogą żyć. To są kraje, gdzie bydło ucieka do wody, wystawiając tylko nozdrza, żeby przeżyć. No ja to wiem od turystów na przykład, którzy podróżują i opowiadają ciekawe rzeczy, że byli gdzieś tam w Azji, tam daleko, i komary ich tak siepały i tam właśnie tylko dziegieć pomaga tym ludziom. No to dużo informacji można wyciągnąć też od ludzi. Czyli też bardzo ogólnoświatowy, że tak powiem, preparat. Tak, to czy na całym świecie jest smoła, tak? Polscy smolarze to pierwszy strajk w historii, tak? Strajkowali w Stanach Zjednoczonych, bo nie chciano przyjąć Polaków w poczet Amerykanów i oni zrobili strajk. No teraz tak, żaden statek nie wypływał z portu bez dwóch beczek dziegciu. Olinowanie, smarowanie, tak? To też jest jakby urządzenie, tak? Każde urządzenie w tamtych czasach potrzebowało jakiegoś oliwienia, jakiegoś smarowania, prawda? I żaden statek przez 2 tygodnie nie wypłynął i musieli ustąpić. Więc jakby tutaj smolarze, to ta Ciekawe. Profesja była bardzo ważna. Nie miałem pojęcia. No, też się dowiedziałem turysty. Albo rekonstruktora, już nie pamiętam. No, ale no, bardzo dużo ciekawych informacji, no chyba, że kłamał, prawda? No to Wymyślał, przepraszam, wtedy, nie tak. Ale możemy sprawdzić. Jak ktoś z Państwa sprawdzi, proszę dawać w komentarzach. Dzięki. I teraz tak. To wszystko znaczy, jak ważną substancją była smoła, tak? Właśnie, że tutaj, nie wiem, z powroźnikiem rozmawiamy o, jak te liny smołowano. I też mamy taką zajawkę, jaki procent tej smoły, czy powierzchu, czy przedcała, tutaj, że pęka jak za dużo na przykład. No to nie są sprawy oczywiste. Nie są sprawy oczywiste, oczywiście. Do tego trzeba dojść, tak? Tak. Nie wiem, ja szyję na przykład skóry i też mam taką zajawkę, że chcę zrobić super dratwę, tak, z wykorzystaniem dziegciu. Bo dratwa to jest nić przygotowana do szycia, tak, czyli to jest wysmołowana, potem jest natłuszczona, żeby miała poślizg, bo smoła powoduje, że nie parcieje, nie gnije, nie przeciera się, jest odporna. Ale jak zrobić te proporcje, żeby nic nie straciła na wytrzymałości, no tak. A nie ścierała się, tak, i nie pękała przy szyciu, no to wszystko są eksperymenty, to jest rekonstrukcja, tak? No, dla mnie to jest też rekonstrukcja, to jest, odtwarzam dawne technologie, robię nimi, ćwiczę, bo tego nie da się zrobić z czytania książek, tak? To co, no, chyba w pierwszej pogadance, ale też w swoich tam artykułach, między innymi na tym blogu, na stronie wydawnictwa, na Nieregularniku Słowiańskim, próbowałem wyjaśnić, jak ja rozumiem słowo odtwórstwo i rekonstrukcja. Odtwórstwo jako ten całe środowisko, cały ten świat, w którym my żyjemy, który współtworzymy, a rekonstrukcja to rekonstrukcja właśnie procesu chemicznego, rekonstrukcja przedmiotu, nie? Tak. Konkretnego. No i tu mamy do czynienia, to jest rekonstrukcja historyczna. Tak. To, no, dobra, to taki terminologiczny trend odniesienie do wcześniejszych. No, tak, i super, chyba ładnie powiedziałeś, bo ci Dobra, to jest tak. Jak człowiek robi smoły i zajmuje się iszestwem, jakimś tam kaletnictwem, dajmy na to, no to jeszcze jest, na przykład dochodzi garbarka, kolejna zajawka, tak? Pojawiła się po latach tam, super, wygarbować skórę, nie? I też skóra jachtowa garbowana dziegciem, tak? Z wykorzystaniem dziegciu. I teraz kolejne jakieś tam, wiadomo, tego się nie robi codziennie, tak? Nie jesteśmy rekonstruktorami codziennie, prawda? Bo mamy pracę, rodziny i tak dalej. Ale i to jest plan na jakąś tam przyszłość, że zróbmy skórę wygarbowaną dziegciem, tak? Tu mamy dziegieś, tam mamy garbarstwo i już, i będzie, zrobimy taką skórę, no to od razu już wiemy trochę, jak wyglądała, co się powiedzieć, coś wyszło, coś nie wyszło, jakieś doświadczenia, kolejna. No jakie ma właściwości, jakieś tam fizyczne później?
Do czego tak, się nadaje, tak, do czego tak. się nie czy, nadaje. Czy odporna na wodę, czy krucha, czy ile łatwo leży. Właśnie, czy się łatwo rwie, tak. czym ją ciąć. Tak, czy butwieje, jak długo butwieje, no czy tak dokładnie, czy jest odporna. No, to jest właśnie to doświadczenie. I teraz tak, bez rzemieślników, którzy robią te rzeczy, no ten element rekonstrukcji by nie istniał, tak? Nie wiedzielibyśmy. No i byłby uboższy, bo wojownicy, tak jak ja, też z tego korzystają, prawda? Grot włóczni już ja teraz robię zawsze na dziegieć, no, tak? Dodaję go do osadzania. Już się troszeczkę lepiej trzyma. I robię to, żeby nie był za twardy, żeby trochę był lepiszczy, żeby nigdy nie zastygał, żeby tam się klektało. No ta cierpkość, tak, powoduje, że trochę się lepiej trzyma, no. Jeszcze mamy małą tutaj... małą suflerkę, nie suflerkę, mam małą próbkę od razu podlaskiej gwary. Wartość dodana, doskonale. No dzięki, ja już tego nie słyszę, dla mnie to jest no, najwspanialsza gwara świata. Klektało się, no i tyle, no. Tak? A no tak, bo jeszcze jest, no jeszcze mogę powiedzieć, że wiszczy, to też jest taki... A wiszczy? Tak, co też to jest? Co wtedy robi? Jaki piszczy, krzyczy. A wiszczy, no. Wisk, no jest takie, tak, tak. No. No. Tak, no. Warto się Nie wiedziałem, że to jest regionalizm. Warto przyjeżdżać, rozmawiać z tymi ludźmi, jak ze Świtowojem, bo to są ludzie o właśnie bardzo ciekawych, szerokich horyzontach, o niesamowitej wiedzy i nie, przeważnie nie tylko w swojej wąskiej dziedzinie. No dobra, ale wracamy do dziegciu. Parę razy przewinęło się słowo wypał. Trzeba ten granat moździerzowy, bumbę, trzeba wypalić. O, ten jest wypalony, tak? Mhm. Tu widzisz? No tak, ale chodzi o to, przygotowany, my to będziemy robić. Dobra, to robić robiliśmy po kolei, już, to pokażemy później. Ale jak wygląda taki wypał? Na czym w ogóle polega produkcja dziegciu? To jest sucha destylacja kory brzozowej. Tak można powiedzieć w skrócie, tak? Mamy nie dopuścić do tego, żeby tlen się dostał do środka czyli i wypalić jak węgiel drzewny się czyli wypala. Czyli kopiemy dziurę, umieszczamy tam... No, tak, to metodą garnczkową. Umieszczamy dzban wypełniony dziegciem, ten dzban jest oblepiony gliną. Znaczy dzban wypełniony korą. Korą, przepraszam, tak. Mhm. Dzban wypełniony korą brzozową. Pod spodem jest naczynie zbiorcze, tak? I to wszystko oblepiamy gliną. I musimy wykopać dół i wypalać to. I kluczowe co jest? Żeby była równomierna temperatura. Stopniowo coraz wyższa. Bo glina jest materiałem... jakby wrażliwym na różnicę temperatur wewnątrz, tak? Jeżeli z lewej rozgrzejemy, z prawej będzie zimno, pęknie. Jeżeli zostawimy żar u dołu, a u góry deszcz spadnie, pęknie, prawda? Więc jeżeli zrobimy tą polepę nieszczelną ze złej mieszanki gliny, pęknie. Więc jest dużo niuansów, które mogą doprowadzić do tego, że ten wypał nie wyjdzie, tak? A chodzi o to, że i dlatego jest w dole i dlatego się robi te szczapki pionowe, żeby ten ogień był równomiernie rozłożony wokół dzbana. A to nie jest jedyna technika wypału dziegciu. Bo jest metoda garnczkowa, czyli są inne. Są inne, są bardziej prymitywne. Można zbudować komin z gliny, który jest tylko przykryty i pod spodem jest taki dołek wykopany, zagliniony, do którego się zbiera ta smoła. No właśnie w ten sposób chyba w Biskupinie, z tego co pamiętam, dziegciarze utapiali go. Są publikacje bardzo fajne, gdzie ten jest opisany bardzo dokładnie. Zachęcam do kupowania takich publikacji. I skład chemiczny jest opisany, i różne procesy, jakie tam zachodzą, i również metody wypału, tak? To, że metoda jest stara, no to znaczy, że i jakby powszechna na całym świecie, to są te różne niuanse w różnych epokach, w różnych miejscach, że robiono w różny sposób, tak? Ja akurat robię metodę garnczkową, prawda? No ale no trudno robić, że ktoś potrzebuje wysmołować łódź, o której wspomniałeś, i w garnuszkach wypala po 100 ml dziegieś, tak? No to musiało inaczej wyglądać. No właśnie, to był większy proces. To był większy proces, no bo jeżeli wypalamy na przykład całe korony drzew, wykroty jakieś, korzenie, no to zależy od warunków jakie terenowych, albo mamy na przykład, nie wiem, wyrobisko gliny. No to co się wtedy robi? No to na przykład, przykładowo, no... Jeszcze mamy wykrot jakiś tam, no i co? No, przeciągamy to, mamy wyrobisko gliny, ponieważ jest mniej miejscowość garncarzy, i brali glinę, więc jest wyrobisko, jest polepa gliniana w tym leju. W tym leju jest na przykład odprowadzony kanał, również wylepiony gliną, na przykład mógł być. I to wszystko jest wypalane w takim dole. Ale jeżeli jesteśmy w górach i mamy skałę, no to nie szukamy dołu, tak? Tylko załomów skalnych i tam wypalamy i wykuwamy w skale ten kanał, gdzie ten dziegieś miał wypływać, prawda? To wszystko jest w takim leju przysypane ziemią. No i jest wypał węgla drzewnego i tak jak mówiłem, efektem ubocznym jest smoła. No i na przykład taki smolarz węgla drzewnego, jak ma taki wielki wypał,
to on nie robi tego w godzinę, tylko 3-4 dni siedzi na tym, tak, pilnuje, żeby nie było samozapłonu jakiegoś, zalepia dziury, jak mu przygasa, to robi dziury, dodaje tlenu, tak, kontroluje ten wypał, no to jest ciężka praca, bez snu, tak, dlatego mieli dyżury, żeby się wymieniać, no i wtedy te smoły jest dużo więcej, tak, i to jest inna technologia, no, i my w rekonstrukcji, jakby nam bardzo trudno jest przeprowadzić taki wypał wielodniowy gdzieś tam, tak, no to musiałoby być całe wydarzenie wokół tego, cały festiwal wokół tego wydarzenia, albo... W ogóle miejsce odpowiednie. Miejsce odpowiednie, oczywiście, jakby środowisko i jakby ten surowiec, no, tak, no. Niesamowite. Tutaj gdzieś był na twoim stole, któregoś dnia widziałem właśnie pozostałość po wypale. Masz to gdzieś? Mam. O. W ogóle niesamowicie to wygląda. Tak, leciutkie, jak piórko. Taka spieklina, bym powiedział. Coś przypomina trochę koks. No i to w ogóle to jest to trochę się tak jakby mieli nawet, nie? Tak, 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 tak. Czyli to jest już ta kora pozbawiona tego dziegciu, wytopiona. Tak, bo w tej metodzie... Czy to jest węgiel drzewny? Nie. Nie. To, bo widać, tu jest jeszcze trochę smołu jest. A, no, to jest takie... Tak, minimalnie, bo to jest lna. Pokaż, no. Rzeczywiście widać. Widzą Państwo. Czyli ta... Bo to jest samego dna. Smoła, tak? Siedzi tam w tej korze. Tak. No i na samym dnie wiadomo, że tej kory troszeczkę się zbiera. I ta metoda jest o tyle dobra, że jest mało węgla drzewnego w smole. Bo inne metody powodują, że ta smoła ma zawartość dużą węgla drzewnego. No i tam często archeolodzy tak mówią, że o, specjalnie mieszano z węglem drzewnym. No może niekoniecznie, może to był wynik procesu, tak? Że ona mniej była... doskonałego. Mniej doskonałego, ale, na przykład. Ale tak, wyobrażam sobie, że są zastosowania, na przykład nazwijmy je medycznymi, czy kosmetycznymi, gdzie wymagana jest większa czystość tego dziegciu, a są pewnie tak, takie, gdzie... oczywiście, że tak. No właśnie tak. Jakieś wielkopowierzchniowe, nie wiem, konserwacja dolnych, nie wiem, belek w domu. Tak. No nie potrzeba, tak. No. Umówmy się, ja na standardy... Lepik średni... musi być gładki, ale... No dokładnie. Tak, ja na standardy średniowiecze jestem ignorantem i laikiem, bo ktoś, kto robił te wypały codziennie, dużo więcej, przez całe życie, z dziada pradziada, to on prawdopodobnie, ja zakładam, że on umiał dostosować wypał do tego, co chce. Czy chce bardziej lejący się, czy bardziej zwięzły, czy jakieś tam niuansować sobie rzeczy, do czego ten lepik ma być, do czego ma być ten dziegicz, tak? Ten wątek pojawiał nam się już wcześniej o tym, że dzięki odtwórstwu historycznemu, czy właśnie temu doświadczeniu, czy eksperymentowi archeologicznemu, w niektórych wypadkach przetrwały tak zwane ginące zawody, a w innych wypadku zostały zrekonstruowane całe technologie. Tak na przykład było z pozyskiwaniem, znaczy z produkcją dziweru skuwanego, który był technologią zapomnianą. I wymagało jakby od nowa przebadania rzeczy i to właśnie ci ludzie, że tak powiem, wokół nas dochodzili do tego, w jaki sposób... Trzeba się na nowo nauczyć. Na nowo nauczyć. I to jest ciekawe też, że te rzeczy właściwie osiągnięto w jednym pokoleniu, w naszym pokoleniu. No, częściowo ludzie starsi od nas, ale generalnie jest to pokolenie ludzi. I już udało się pewne rzeczy odtworzyć, które wydawały się trwale zaginione. Tak. A ma to całkiem wysoki poziom, no jak Państwo widzą, słyszą po tych spotkaniach naszych chociażby, albo będąc na różnych imprezach, to wyobraźcie sobie, jaki poziom doskonałości tych swoich produktów miał taki spec, no właśnie parający się tym na co dzień przez całe życie, mało tego... Z pokolenia na pokolenie. Z pokolenia na pokolenie najczęściej. Tak. No, nie zmieniam zawodu. Znowu jest taka mały kamyczek do naszego grudka, jak myślimy sobie o naszych przodkach jako takich no, niezbyt rozgarniętych prymitywach. No to byli specjaliści, każdy w swojej. Ja jestem głęboko przekonany, że oto byli równie inteligentni ludzie. To jest jasne. To jest jasne. Startowali trochę z innego poziomu, ale na pewno. Ale fajną rzecz powiedziałeś, że właśnie my w tym pokoleniu. Ale w Polsce ruch rekonstrukcyjny jest bardzo młody. Tak. I ja uważam, że my Polacy w rekonstrukcji tej naszej historii, naszego dziedzictwa bardzo wiele osiągnęliśmy w bardzo krótkim czasie. Tak, bo... Od szermierki, że jesteśmy super, jeżeli chodzi o te kwestie, naprawdę. Ja jeździłem czasami tam za granicę, nieczęsto, ale jak mam okazję walczyć z ludźmi z zagranicy, to ja uważam, że nasz poziom szermierki jest na bardzo wysokim poziomie. No, może to się ze mną nie zgadza. Na inną pogadankę, no ale... No, dobra, na dzięki. Inną pogadankę. I jeżeli chodzi o rzemiosło, na przykład, ja uważam, że no, w krajach Europy Zachodniej rekonstrukcja trwa dużo dłużej, prawda? I tak. My startowaliśmy troszeczkę późno i uważam, że naprawdę my wykonaliśmy bardzo duży skok.
że to jest bardzo dobry poziom tej rekonstrukcji. No, no nie jest to, właśnie spotykamy się w roku tym covidowym, już drugim na Wolinie, ale no nie jest przypadkiem to, że właśnie Wolin stał się miejscem no centralnym dla tego ruchu, centralnym w skali świata. To tutaj przyjeżdżają przedstawiciele 22-25 narodowości z raz, dwa, trzy, czterech kontynentów, z pięciu kontynentów, przepraszam. Bo tu po prostu jest to takie tak, to jakby... no, przedośredniowieczne serce świata. No jakby trzeba oddać, tak? Też przywożą oczywiście swoje doświadczenia. Ja pamiętam, byliśmy zafascynowani nie wiem, poziomem walki Rosjan na początku lat 90. Oni w ogóle nas kasowali, myśmy nie wiedzieli w ogóle, co się dzieje. Byli świetni. Ale właśnie tak jak powiedziałeś, to wszystko ruszyło do przodu. Tak, ja wiem, że oczywiście, że nie odmawiam nikomu, tak? Nie, to nie o to chodzi. No. Ja bardziej podkreślam to, co mówisz, nie neguję. A w Anglii eksperyment archeologiczny jest pełnoprawny, miałby dziedziną nauki. No co od lat 70. tam archeologia bardzo chętnie korzysta z ustaleń tych specjalistów. Są tacy brązownicy, niebrązownicy, którzy wykonują kopie zabytków, na przykład mieczy, i potem wykonują nimi testy na przykład tarczach, obserwując, jakie to pozostałe, to się nazywa u nas, oczywiście to też jest ta dziedzina nauki, traseologia, jak się nie mylę, czyli badanie na narzędziach śladów po ich użytkowaniu. No miecz też, powiedzmy, może być narzędziem, ale dobra, daleko. Dygresje. Tak, dygresje czasami są takim, no... No. Ale no, ludzie inteligentni mają dużo wątków w głowie, które chcą chętnie poruszać, tak? Łączy się. I tak, i chcieliby o nich porozmawiać. No dobra, to co? Zabieramy się powoli za wypał. Tak, zrobimy. Najpierw polepę. Popatrzymy. No dobra, trochę nam się rozpadało, ale to nie przeszkadza. Przechodzimy do samego procesu. Mów, objaśniaj i pokazuj. Dzban wypełniony korą brzozową. W tym wypadku, bo może być inny materiał, ale jeśli chodzi o dziegieć, to kora brzozowa. Smoły drzewne to z innych, tak? To mogło, gdybyśmy chcieli na przykład smołę z dodatkiem żywic, to byśmy dali tu sosnę. Albo jakąś buczynę, jeżeli nie chcemy z żywic, ale taką inną smołę, tak? Bo możemy zrobić wypał. Możemy zrobić wypał beztlenowy lnu. To też robiliśmy takie eksperymenty. Do krzesiwek chcemy len, prawda? I w tym wypale historycznym to również super wychodzi. Takim wysłabym. O, składamy tutaj, upychamy. To trwa, więc będzie cięcie. Trwa i trwa. Rzemiosło lubi cierpliwych i spokojnych. Człowiek lubi dużo wypałów, to sobie później upraszcza. Na przykład robi takie guzy, bo na przykład mi się tu linka dobrze, sznurek zawiązuje. Później pokażę, jak to robię. Ceramikę sam też wyrabiasz, czy nie, masz nie, tam zaprzyjaźnionego do współpracy? Mam zaprzyjaźnionego garncarza, Pawła Siewnika, pozdrawiam, z Czarnej Wsi Kościelnej. Pozdrawiamy. No niedoskonałe narzędzia uczą pokory i takiego dystansu też, i refleksji. No, i takiej dbałości o szczegóły. No nic dziwnego, że pieśni powstawały specjalne do pracy przecież. Tak. Tak, to jak... Cały ten tradycyjny, archaiczny śpiew słowiański. Oczywiście pewnie na każdej szerokości geograficznej tak samo. Pieśń towarzyszyła, no właśnie, żmudnej pracy. Tak, liczeniu czasu. Tak, bo jeżeli mamy pieśń, która składa się z wielu tam powtórzeń, no to w ten sposób liczymy czas, tak? Jeżeli na przykład wypał trwa i mamy jakieś rytuały, jakieś obrzędy, które one są w tym samym tempie, na przykład kobiety idąc na targ, one sobie podśpiewywały. I one śpiewały razem. I dlaczego? One śpiewały razem, żeby mieć ten sam rytm, te same tempo. I potem jak na przykład coś gotowały, albo wyprawiały jakieś rzeczy, albo tam, nie wiem, farbowały, czy robiły jakąkolwiek pracę, to my dzisiaj mamy zegarek, patrzymy, aha, na 45 minut do pieca, a potem odczekać. A te kobiety, jak one śpiewały w tym samym tempie, to potem one mogły powiedzieć, trzy razy odśpiewasz tą pieśń, tak? Już w czasach chrześcijańskich to była na przykład modlitwa i na przykład, nie wiem, 10 zdrowasiek odczekaj i dalej tam rób, prawda? No to służyło i tak samo tutaj można powiedzieć, że taki rzemieślnik, on też miał pewne swoje jakieś rytuały, żeby ten czas wypału, że to jest akurat na przykład 3-4 godziny intensywnego ognia, to na przykład do każdej fazy ognia miał inną pieśń na przykład, swoją.
No i tam odśpiewywał tą pieśń przy małym ogniu. Tyle to, aha, to godzinę słabego ognia, żeby rozgrzać, żeby osuszyć. Potem mam na przykład drugą. No tak to sobie wyobrażam, bo jakby nie wiemy na pewno. Albo jakby tradycje ludowe, to jakby jest nośnik, tak? Jakichś zwyczajów, obrzędów. Ja w ogóle jestem zdania takiego, że tradycje są silniejsze niż wierzenia. No przykładem są na przykład współczesne święta. Oczywiście. Że osoby niewierzące nadal obchodzą święta Bożego Narodzenia, choinki, dzielenie się opłatkiem. No, to jest taki przykład. No. I to jest też niesamowity element tej, jeden z najprzyjemniejszych dla mnie w tych pogadankach, to już nie są pogadanki w tej chwili, nagrywanych na warsztatach, bo widzą Państwo, co jeden to lepszy egzemplarz ode mnie. Każdy samograj, ja nawet pytań nie muszę zadawać, temat leci. No tak, ale... Rolą prowadzącego jest milczeć. Świetnie. No, tutaj sobie lepimy. O, to jest jakby fajne w rzemiośle tym historycznym, że tu nie ma elektronarzędzi, nie huczy nam nic, tak? Nie zagłusza. Możemy sobie pogadać. Jakby było na przykład dwóch, trzech smolarzy, to też sobie anegdoty mogą opowiadać, sprośne historyjki. Dlaczego to jest sprośne? Żeby ta praca nie była monotonna. Jak na przykład na drakkarach albo na statkach. No im bardziej żmudna, trudna praca, tym bardziej sprośne piosenki. Wyobraźnia działa. Tak, żeby się nie nudziło, tak? Tak pieśń pracy to ona jest taka, no są takie przyśpiewki ludowe, tam poszła tam do lasu, dała, nie dała i takie inne tam. Takie wersja disco polo w wersji średniowiecznej. No ale to właśnie to było potrzebne, żeby się nie nudzić przy pracy, tak? Żeby to ta monotonna, żmudna praca, wiele powtórzeń, żeby to jakoś przetrwać. No dobra, powiedzmy, że wystarczy. Zresztą nie będziemy mamy dopieszczać. Nabity gar. Tak, mamy nabity. Ciasno, tak, nie wypada. Nie wypada. Od spodu pokaż jeszcze raz te dziurki, przypomnijmy. Te otwory. Oczyszczone to wszystko jest oczywiście. Tak samo tutaj. Tu gdzieś może być, on nie przeszkadza, on nam się nie wypali. I sobie wiążemy. O, mamy obwiązany mniej więcej, to się trzyma, tak. Możemy tutaj doprawiać, jeszcze wzmacniać, naciągać. I wtedy mam ten komfort, że mogę sobie poobracać, prawda? Szczerze mówiąc, wygląda to jak wczesno-średniowieczny ładunek wybuchowy. Tak, jest tylko stateczniki. No i też ogień. Dobra, i teraz tak stopniowo. Tu jest wyrobiona glina przeze mnie, tak? Glina, piach, żwirek, pulpa takie. O, nie może być za tłuste, tak? Za dużo gliny w tym wszystkim. I to jest bardzo ważne. Super się sprawdza mieszanie z końskim ładnym, jak mówiłem. No, publiczność się krzywi, ale to, no tutaj sobie dobieram. Jakby publiczność spojrzała na składy swojego pożywienia codziennego. Tak, no a koński nawóz jest bardzo czyściutki, tam można spokojnie sobie w tym się grzebać. No i tutaj sobie spokojnie. Najpierw robimy tak, że dociskamy, nacieramy. O, rzemieślnik zawsze tak, lubi przyjaciół, którzy są... Nie, tylko na rękę. Już. W pewnym znanym programie dyskusyjnym występowała wodzianka. Tutaj mamy wodziankę na skalę Wolina. Dzięki. Te bruzdy w tym dzbanie, one są właśnie po to, żeby jak zacieram, to żeby zostawało. Jakby był gładki, to by się gorzej trzymało i ta polepa byłaby no trudniejsza do nałożenia. I w tym czasie, jeżeli my to robimy odpowiednio wolno, to nam to zasycha odpowiednio, tak nie za szybko. Tak, obserwujemy. Zwróćcie Państwo uwagę to, co, bo już wcześniej emitowaliśmy odcinek o biżuterii. No i o ile powiedzmy przy tak pięknych wyrobach skomplikowaność procesów może nie dziwi, ale zobaczcie, jak każdy element procesu wypału smoły czy też dziegciu jest istotny. To już wielokrotnie w tych warsztatowych spotkaniach podkreślaliśmy. To jest kwestia nagromadzenia doświadczenia. I potem nie wiadomo, dlaczego garnek pękł. A to okazało się, że na przykład glina nie w taki sposób nałożona. A specjalista od dziegciu to przecież nie jest ceramik. Ale jednak ten świat rzemiosł musi znać dość wszechstronnie, żeby móc sobie poradzić z różnymi problemami technicznymi, które na drodze. Tak, rzemiosła się przenikają. Oczywiście. Takie powiedzenie ma mój kolega. Dla ignoranta wszystko jest proste. Bo dopiero jak człowiek się wczytuje, nawet w rycie dołu łopatą, to okazuje się, że jest dużo niuansów, dużo umiejętności i to wszystko trzeba umieć.
A człowiek się z umiejętnościami nie rodzi, tylko je zdobywa. Więc jakby praktyka jest bardzo ważna. Czasami tak siedzą i tak mówią, a co ty tak klepiesz i klepiesz i klepiesz? A nie, klepię, bo w trakcie oklepywania glina wysycha. Im bardziej ją oklepię i doprowadzę do tego momentu, że ona jest sucha i zbita, to tym mniej pęknieć. Tak? I ten wypał jest bezpieczniejszy wtedy. No, może nie ma potrzeby, żeby to było jakoś pięknie, ale ja lubię, jak jest ładnie. No i jeden z ostatnich etapów, czyli nasza bomba jest gotowa, wylepiona, tak, w środku, umieszczona w dole. Już ogień przyszedł. Co teraz będziesz robił? To jest tak, wylepione garnki gliną, żeby nie było dostępu tlenu. Tutaj widzimy, że jest nie do końca dosuszony, więc a, rozpalamy no ogień. Po tej stronie, gdzie słoneczko przygrzewało, wyschła tak. Glina, po drugiej nie. Więc my rozpalamy teraz niewielki płomień. Celem tego będzie dosuszenie, tak? Przedłużamy ten etap. No, tu należy być cierpliwym, ostrożnym i nie spieszyć się. Rzemiosła historyczne nie lubią pośpiechu. Tak, to nie fabryka. Sobie spokojnie będziemy dosuszać. Czyli bardzo umiejętna kontrola temperatury, tak? Tak. No ale przecież nie używasz termometrów, żadnych mierników. No, zgadza się. Ja mam taką technikę, że badam temperaturę zbliżając się do ognia. I czuję temperaturę. Jak mnie parzy, to znaczy, że już troszeczkę jest za bardzo. No na razie taki spokojny, delikatny płomień. Naprawdę bardzo ostrożnie, bo to tylko dosuszamy. To będziemy robić godzinę. Tutaj, żeby kontrolować ten ogień, to używam jeszcze dwóch substancji, tłuszczu i wody. Jeżeli na przykład tu mi się pali intensywnie, a z tej strony mniej, tak, dokapujemy delikatnie. Już mamy więcej gorącego płomienia. I analogicznie w drugą stronę, jeżeli jedna strona jest zbyt intensywna, podlewamy wodą. I kontrola ognia przez 6 godzin. 6 godzin będzie trwał ten wypał. Spotkamy się gdzieś w połowie. No i trwa właśnie wypał właściwy, tak wysoka temperatura, czyli cały wypał został najpierw wysuszony, osuszony i teraz już dziegieć topi się. Tak, to właściwy wypał. Tu szukamy tej temperatury. Teraz można powiedzieć, że jest troszeczkę nawet za wysoka, jeżeli chodzi o korę brzozową. Za wysoka? Coś to trochę za wysoka, tak. Ja to robię na wyczucie. Nie używam żadnych przyrządów do mierzenia temperatury. Podchodzę do ognia, wystawiam rękę i na różnej wysokości ona mnie parzy. Jeżeli wystawię tutaj, to już widzę, że jest temperatura wyższa. Jeżeli mogę o tak utrzymywać, o tu już mnie parzy, więc jest za wysoka. No i odczekać po prostu. Teraz tylko trochę cierpliwości i czekamy na efekty. Tak, i uwagi. Cierpliwość i uwaga. Panie Świtowoju, powiedz, co teraz będziesz robił? No, teraz rozbijamy to jajo, w którym jest garnek. Tu są pęknięcia, widać. Już ta polepa zaczęła pękać, więc wypał został przerwany. Ale spróbuję otworzyć. Jesteśmy w normalnym dniu pracy, więc turyści, dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Tu widzimy już tak, że pod spodem jest marzdban. Tu widzimy tak. Staramy się, żeby nie uderzyć ten dzban, bo on jest po wielu wypałach. Już trochę kruchy. W tle odgłosy średniowiecznego Wolina. Specjalista od uroków kołki osikowe proponuje. O. W każdym społeczeństwie są jakieś problemy. U nas załatwiamy to kołkami osikowymi. Tak, widzimy tutaj. Jak tam? Tak? No to świadczy o udanym wypale. Jest lekkie, puste, tak? Ja tutaj dostrzegam na dnie resztki smoły.
Da? Czyli nie wszystko przeciekło przez nie wszystko korki. Przeciekło, tak? Ale można powiedzieć, jest. Że o, tu delikatnie, żeby tego brudu, tego piachu było jak najmniej. Tak, i tu widzimy, to jest uniwersalny produkt, który leczy i naprawia komputer. Tak, jestem za bardzo zadowolony. Jest dużo, taki jest oleisty. I to jest ten surowy, który potem należy połączyć potencjalnie tak. z jakimiś tłuszczami, gdy chcemy z tego zrobić maść. Tak. A w tym kształcie do konserwacji na przykład drewna. Jest idealny na maści. Tak? Jak pachnie? A pan? Fu. Ale ja, proszę, ale... mężczyźni lubią. Na co to działa? 90% kobiet Pogasz? Mówi, że nieładnie, 90% nie. mężczyzn mówi, że ładnie. Bardzo przyjemny zapach. No i w tym ostatnim ujęciu, podziwiając ten piękny dziegieć, czyli smołę brzozową, dziękuję ci Świtoboju za podzielenie. Dzięki. No tę frapującą historią, no bo to przecież i kosmetyk, i lek, i nie konserwator, a konserwant. czyli bardzo wszechstronny produkt, znany sloganom i innym ludom nie tylko wczesnego średniowiecza. A ja Państwu dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Jak zauważyliście, kilka z nich było realizowanych przy okazji warsztatów eksperymentalnych na Wolinie. Jestem wdzięczny za wszelkie polubienia, żeby nie powiedzieć lajki, komentarze, pytania, może sam Świtoboj razy zechce, uwagi. Zechce odpowiedzieć, no bo ja to niewiele. No i zasubskrybowanie tego kanału Triglav 2002 i pogadanek Igora Słonach i nie tylko, bo tutaj nadal co miesiąc pokazywać się będą ciekawostki i nowości z dawnego świata. Dziękuję. Cześć.